Zacznijmy tę grę. A właśnie, nie wiem czy kamerka dobrze, w razie czego się zara przestawi. Partiatik! Live. Zwierzątko, tak? Bierz sobie zwierzaka, sobie. To psa. Wiesz co, ja biorę pieska. W końcu pan sklap, no dzisiaj ta gra wyszła, chyba godzinę temu. Normalny ład. Aha, nie ma trudnego. Pewnie dodadzą dopiero. Damy się poziom trudności, umiarkowany. Dziwne, że na premierę nie dali trudnego. To taki pewnie trik, żeby wrócić po czasie do tej gry, żeby znowu jakby ktoś to grał. Chociaż jedynkę nadal ludzie chyba grają, bo jest dobra. W ogóle lobby się chyba niczym nie różni od jedynki. Dobra. Dobra, ja będę czytał. Nie czytam tego. Pieprzy, będę czytał w grze, bo tu za szybko leci, zobacz. W grze poczytam dla was. Ty, to fabuła z jedynki. Czyli ścierwa fabuła, pamiętajmy. A, bo nam umarł ten kot, pamiętacie? Czytaj? Nie, to w grze będę. Co? Na szczęście już się skończył sen. Ty! Dzień dobry, synu? Co w dupę? Znów miałeś koszmary, podaj proszę moje ulubione słodycze. Który to jest syn? A niech to. Co się tak skarbie? Mamo, jesteś wielkim... Czym? Nie powinieneś jak mówić do swojej matki. Ale ona dosłownie jest maziowcem. Z wiekiem ludzie się zmieniają. Ale to nie jest to, co jest teraz istotne. To co jest? To dzieje się naprawdę. W prawdziwym życiu nigdy się nie spotkaliśmy. Ale tato, nic nie rozumiem. Tato, sądzisz, że jestem twoim ojcem? Co tu się odpieprza? Co zrobiłeś z moimi rodzicami, draniu? A co mi zrobisz? Dam ci w ryj. Ach, tak? Nie przestraszysz mnie swoimi sztuczkami. Pobiję każdego, kto będzie groził mojej rodzinie. Daro ref, no. W sensie wszystkich? A to bossowie jakby. Tak mi się wydaje. Walnij mnie w głowę, to rozkaz. Co? Się? Tutaj? Dzieje? Bijesz jak baba. To można tak mówić? Luj. Można. Pamiętam to miejsce. Śniło mi się. Są takie chwile w życiu, że nie wszystko sprowadza się do jednej walki. Ale walka, którą się wkrótce czeka, nie jest taka, która może wygrać ciosami, pięściami albo kopniakami. Co? Ani nawet wielkim łomem synu. Co tu się dzieje? Fabuła. Idę trzyma poziom jedynki. Czyli gówno. Ale fabuła tu nie ma znaczenia. Nie zostawiam je. Znajdź mnie w górnym mieście. Chyba w górnym. Za szybko to leci dla dziadka. Prolog. Na głęboką wodę. Fabuła jak w rytmie disco. A, czyli on jednak spał. Kamerkę chyba źle, zaraz się tego. Czas na poranne ćwiczenia. Dzień dobry, moja stara. Dobra, mato. Nie, no kamerkę chyba okej. W sensie nie mam dobrego miejsca na kamerkę w tej grze. Ty. Szybciej chodzi. Już widzę różnicę w tej części, a w tamtej. Szybciej chodzi. Czyli zmiana. Dobra, czekaj. Wszystko rozpieprzone. Tu jest piesek. Tu jakiś... Tu jest Van Damme. Tu jest mata, na której chyba się pompki robiło. Ale nie ma u góry interfejsu. Chyba się dopiero pojawi. Co to jest? Dzień dobry, panie Spacer. Czas na siadanie. Nieprawidłowe żądanie. Co? Nigdy wcześniej coś... Czyli co się dzieje? Spróbujmy jeszcze raz. No, Spacer.
Nieprawidłowo żądanie, brak dostępnego jedzenia. Może coś się zacięło. No dalej, panie Spacer. Nie bądź taki. Nieprawidłowo żądanie, brak dostępnego jedzenia. Ale co tu się dzieje? Potrzebny jest tu ktoś bardziej kompetentny. Mamo! Ty, mamo? Było coś z matką w jedynce? Że on był sam w domu i ojciec był na tej wyspie, tak? Kurde, bo mi się już pieprzy wełbie, powiem wam. Mamon? Nie, on krzyknął, mamo. Ty, jest matka. Mamo, obudź się. Hm? Jestem głodny. To użyj dozownika jedzenia. Próbowałem, mówi tylko brak dostępnego jedzenia. Może trzeba wezwać mechanika. Pewnie zdziwiłby się, że w ogóle mieliśmy do niego dostęp. Chcesz powiedzieć, że przez cały czas kradliśmy jedzenie? Co tu się w dupę? Oczywiście, że nie, synku. Uff. Po prostu za nie nie płaciliśmy. Na tym właśnie polega kradzież. Czego ty ode mnie chcesz? Jestem biedną, schorowaną kobietą. Znowu to samo. Najlepsze lata życia zmarnowałam dla mężczyzny, który... Mamo! Porzucił mnie, gdy byłam w ciąży. Ej, a była matka w jedynce? Bo totalnie nie pamiętam. Nie będę kolejny raz tego słuchał. Pójdę zapytać Henry'ego. Jakiego Henry'ego? Jak synem głównego bohatera z jedynki gram? Co? Kto ci tak powiedział? Ty, możliwe, bo przecież wygląda jakby serio dużo czasu minęło. Jakieś urządzenia nowoczesne. Zasłaniasz jedną drugą ekranu? No ale jedną drugą nie. Patrz na pozytywy. Dobra, czekaj. Co to jest? To jest to miasto? A ten budynek, co się do roboty jeździło, dalej w budowie. A resztę pobudowali. O ja pierdziele, jak to wygląda. Dom Henry'ego, stary dom. Tu Roy mieszkał gdzieś, tylko nie pamiętam gdzie. Pamiętacie Roya? To jest równy gość. Cześć, Henry. Kto to jest Henry? O, mój ulubiony sąsiad, co tam? Padłeś obejrzeć ze mną kolejny stary film? Właśnie to mam... Właściwie to mam problem. Co się stało? Nasz dozownik jedzenia przestał działać. Próbowałeś go walnąć? Został wyłączony, okazuje się, że przez cały ten czas kradliśmy jedzenie. To nie jest Roy. Niedobrze, ale to przecież nie twoja wina. Ale co my teraz będziemy jeść? Wiesz, że możesz po prostu kupić coś do jedzenia w sklepie? Ale sklep jest poza naszą dzielnicą. Mama nigdy mi nie pozwoli tam iść. Ile lat ma nasz bohater? Z całym szacunkiem do twojej mamy, ale jesteś już w takim wieku, że powinieneś radzić sobie sam. Ale ona nie będzie mieć nic przeciwko temu, byś poszedł kupić hamburgera swojemu ulubionemu sąsiadowi. Ale po co lewo dół kamera? Co za różnica? Masz za to... Kurde, no i nie przeczytałem, nie wiem co on do mnie powiedział. Ten sklep jest bardzo blisko. Czas dorosnąć, dzieciaku. Dasz kamerkę w stylu Rocka Alona? Ciężko. Ty, a głośność jest dobra, bo trochę napieprza ta gra, czy mi się wydaje. Powiedział, że reszta moja. Aha, że mogę kupić hamburgera i reszta moja. Nie ma nadal interfejsu. Czekamy, aż się pojawi. Tu jest siłownia, która była. Tak na szybko rzut na... Zmniejszyć to ci mogę zaraz głowę. Opadłuj się, oglądaj grę. Przecież ja nawet nic nie zasłaniam. Ty myślisz, że co jest pod tym? Co jest pod tym? Co jest pod kamerką? Spójrz, co? Widzisz? Stan twojego konta w dupę. Pieprzone zero. Zamknij ryj. Nie wytrzymam.
Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Naprawdę. Nie da się, dzisiaj się nie da. Nie da się dzisiaj streamować. Dziękuję bardzo, Mateo. Dobra. Koniec z bejtowaniem siebie. Rzut oka na kamerkę, jak to wygląda. Więc tak, to jest chyba plac budowy, na który się jeździło do roboty, albo to jest to. I tu już jest budynek, nie wiadomo. Tu jest nasz dom, chyba to jest dom Roya. To chyba. Kurde, co jeszcze było? Ten wysoki budynek był? A to jest sklep ten, co był wcześniej. Chyba, nie? Widzicie coś jeszcze charakterystycznego z jedynki? Się tak zastanawiam. Jeszcze, a ta pizzeria, to gdzie ona była? Bo była pizzeria, ale gdzie? Tu? Nie, tu. A, tu jest siłownia, też z jedynki. To prawda, Mr. Tai, dzięki. W opcjach nie ma opcji przewijania tekstu, że po kliknięciu myszką dopiero przewija? Nie ma, zobacz, tylko jest tyle opcji. Niestety. Ale wolno się to. Dzień dobry. Ty, zobacz to, to jest ten sklepikarz, widzisz to? Tylko on jest jakąś głową w słoiku. Coś się tak? Jesteś głową w słoiku, gadającą głową. Haha, nie da się ukryć, przyjacielu. Jesteś bardzo spostrzegawczy. W czym mogę ci pomóc? Zordon? Ale czemu? Zamierzałem kupić sobie ciało młodego atlety. Więc sprzedałem moje stare ciało, ale zanim mogłem kupić nowe, przyszedł kryzys ekonomiczny. Czyli jest po prostu głową. Ta cholerna mazi. Był kryzys na rynku jedzenia i teraz muszę tak wyglądać. Okej. Ty, zobacz, easter egg. A, nie widzisz, pokażę ci. Widzisz tą spinkę? Możesz się pamiętać, ale kiedyś taka spinka to była w komputerach i ona podpowiadała. To dla widzów, co nie ogarniają, rozumiesz? Przy porządku, kolego. Naciśnij zielony przycisk, by kupić. Okej. Wiem, że dasz radę. W końcu jakoś udało ci kupić tę grę. Ja ją dostałem. Luj. Chyba, że masz ją. Ja pierdolę, no i luj. Dobra, liker. No nie, nic, no banet. Burger Henry'ego, mniam burger. Nic nie daje statów. To daje 3 HP i 45 chyba jedzenia. Ciężko powiedzieć. Ale weźmy to na test. Zobaczymy, co to daje. A, bo ja tego burgera kupiłem, żeby dać tamtemu typowi. Pokaż swój chip. Jaki chip? Twój chip PDC. Nie mam czegoś takiego. Nonsense. Wszyscy obywatele tego miasta je mają. Pokaż mi go, proszę. Chip PSC. Co tam, Apu? Kto tu jest? Dzień dobry, panie mały Bobo. Przyszedł pan znów mnie okraść? Tak, otwieraj kasę. Co tu się dzieje? Napad na sklep? Nie pozwolę na to. Uratujecie chodzący słoiku kiszonych ogórków. Co? Co? Powiedziałem, że... Słyszeliśmy, co powiedziałeś. Słyszeliśmy, co ty na to, byś wziął ten batonik i się odczepił. Bo jestem... Bo zaraz, to Slickers? Jesteś pewien, że chcesz mi go po prostu tak dać? Pewnie, weź go, obrobię ten sklep i wezmę ich sobie więcej. O, to naprawdę miłe z twojej strony. Co ci się w dupę dzieje z tym chorą? Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy możemy wrócić do napadu? Apre, zapomniałem, szykuj się do walki, ty życzliwy draniu. To mi się wydaje...
Zaraz zobaczymy jego staty, ale to się zaczyna chyba identycznie jak jedynka? Tam też chyba był napad na sklep i się dostało baty. Możesz umieszczać umiejętności przeznaczonych na nie miejscach. W każdym rzędzie znajduje się inny typ umiejętności. Użyjemy umiejętności ataku. Co? Kopnięcie. Im więcej wybierzesz umiejętności, tym więcej aktywujesz talentów szkoły. Co? Ale jak tutaj mam pominięcie, to będzie energia natury chyba, tak? Mniejsze obrażenie od bycia przewróconym. A mogę wybrać coś? Nie. Podstawowa szkoła, podstawową też. Ty, ale może dajmy więcej. Czekaj, ile to kosztuje? Jeden i to też jeden. Tylko uderzenie pięścią... A nie, jest gorsze. A nie, czekaj, to kosztuje 5? Chyba piorunek to jest ile kosztuje, a to 4. A może dajmy jeden ten. Witam. Fabułka? No jak na razie taka jak w jedynce. Ej, nie, gdzie jest przyspieszenie czasu? Tak jak w jedynce. Ładnie to wygląda w ogóle ta walka. Niedawno walczyłeś, wciąż czujesz te emocje. Plus 3 do szczęścia po walce. Ja pierdzie, cię skilluję jak w Tibi? Uderzeniami? Stać wy agresywne gagatki. Ale ja. Ale on. Ani słowa, prawo pięści. Obaj idziecie na komendę. Kurde. Dzięki, że mnie nie wydałeś, stary. To by mi zabrało tonę PDC. Okej. Ale nadal chcę ci podziękować, jeśli potrzebujesz pracy. Co tu się dzieje? Fabuła jest naprawdę... Co tu się dzieje? Teraz powiedz, synu, co zrobiłeś ze swoim chipem PDC? Nigdy żadnego nie miałem, nie wiem nawet co to jest. Jak to w ogóle możliwe? No mama nie pozwalała mi wychodzić z domu. Jaka szkoda, twojemu tacie by się to nie spodobało. Znał pan mojego ojca? Mama nigdy mi o tym nie mówiła. Był wojownikiem, jednym z najlepszych. Wszystko inne na jego temat jest ściśle tajne. Muszę to wiedzieć, panie sierżancie. By zyskać dostęp do tych informacji, musisz zostać policjantem? Okej, w takim razie zostanę policjantem. Nie tak szybko. Najpierw musisz zdobyć 2000 PDC i nauczyć się wszystkich praw. A będzie wybór? Zostanę gliną, to brzmi naprawdę super. Ale jeśli chodzi o tą bójkę w sklepie Apu, nie zostaniesz ukarany. Super. Ale nie wypuszczę cię z komendy, dopóki nie włożymy ci do głowy chipa. Skąd mam wiedzieć, że to nie będzie służyło do kontrolowania mnie? Co za facet? Dokładnie do tego służy. Ale to dla twojego dobra. Aha. PDC to punkty dobrego człowieka. Im więcej się ich ma, tym lepszym się jest. A to Chiny. Gdyby jeszcze ich ponad 9000, oficjalnie staniesz się dobrym człowiekiem. Aha. Wtedy dostaniesz się do górnego miasta, gdzie spełni się twoje marzenie. No bo tam jest niby ojciec, bo tam było wcześniej coś. Jak mogę je zdobywać? Zazwyczaj ludzie otrzymują PDC za osiągnięcia na polu nauki sztuki. Na przykład zwycięstwa w turnieju sztuk walki. Tak! W twoim przypadku to zapewne najlepszy pomysł. Teraz uczcimy cię prawdziwym członkiem naszego wspaniałego społeczeństwa. W
Wygląda na to, że ta walka dała ci w kość. Powinieneś coś zjeść. Jakiś miły przestępca dał mi batonika. To go zjedz. Pamiętam, gdy jeszcze mogłem jeść. O, jest ten. Jesteś głodny? Zajrzyj do swojej... Dobra, zamknij ryj. A, tu się klika. Ty, tu się da jeść nie z lodówki, tylko masz EQ. Jeszcze jedno. Każdy zawodnik powinien odwiedzić siłownię Silvera. Okej, okay, muszę poważnie pogadać z mamą. Akcja dzieje się w Chinach? Chyba nie, to jest to samo miejsce. Ty, tu zobacz, widzisz tu tego typa? To jest z filmu Człowiek Demolka. Widziałeś kiedyś? Ze Stallonem. Dobry film. Ty. Niedawno walczyłeś. Efekt. 15% skuteczność treningu. 10% skuteczność w pracy. Silny gniew. I tutaj coś się skilluje, tylko co? Tam było, że coś dostaliśmy. Do końca nie ogarniam, jak to ma działać. Tu chyba będą sterydy w tym miejscu. Nasze staty. 1-1-1. Okej. Okay. Ty, mamy 35 dolarów. Wcześniej było 0. Skąd mamy 35? Dał nam ten policjant? Da się pogadać z tym typem? Nie. Ładnie to wygląda, ale chyba grafika jest 1:1 jak w jedynce, a na trailerach wydawało się, że jakby będzie inna, będzie taka bardziej dopieszczona. A wygląda identycznie ta gra. Dziadek, twoja kamerka zajmuje 1/12 ekranu. Patrz na pozytywy. Nie masz HIV. Chyba, że masz. Dobra, jadę... Jadę do tego. Jak tam dojechać? Masz. To patrz na pozytywy. Niedługo nie będziesz miał. Ale nie wiem, ile lat to zajmie. Czekaj. Dlaczego nie powiedziałeś mi prawdy o moim ojcu? Słucham? Nie waż się mówić do mnie w ten sposób, młody człowieku. Proszę, wyjaśnij mi to. Czy on zginął? Cóż, twój ojciec był wojownikiem, najlepszym z najlepszych. Może trochę za dobrym. Gary niepozbywane. Tuż po tym, jak dowiedziałam się, że jestem w ciąży, zgłosił się do największego turnieju na świecie. To jest siostra Roya, już coś pisał, ale to oczywiste. Próbowałem mu powiedzieć, próbowałam. Ale w ogóle nie słuchał. Później Adri. Muszę się skupić. Adri, ona się nazywa? Wygrał oczywiście, a potem zniknął. Czy sam odszedł, a może został zamordowany? Nie mam pojęcia i nie robi mi to różnicy. Nigdy mu na mnie nie zależało. Na nas. Więc czemu nam miałoby zależeć na nim? A teraz mów. Gdzie ty byłeś? Byłem na posterunku policji. Wiedzą coś o moim ojcu, nie to co ty. I chcą mnie zatrudnić. Ale oni ciągle biją się ze sobą nawzajem i z obywatelami miasta. Przez to, jak to się nazywa? Prawo pięści? To jest takie prawo ogólnie w mieście. Sam się prosisz o siniaki i wstrząs mózgu. Co innego mogę zrobić? Zostać naukowcem? Jeśli to miasto żyje prawem pięści, to stanę się najlepszy. Najlepszym pięściarnikiem. Ale naukowca już nie daje. Tak czy inaczej zostanę wybitnym wojownikiem. Jak mój ojciec. Koniec temat. Adrianona. A okej. Okay. Co? Ale? Żadnych ale. Zbyt długo mnie ograniczałaś. A teraz już czas na mnie. Mam rozmowę o pracę. Rozdział pierwszy. Życie w wielkim mieście. Dobra. Chyba się zaczyna. Jadłeś już coś? Nawet jej nie odpowiem. Nie, nadal jestem głodny. To lepiej zjedz coś przed wyjściem. Mój mały wojowniku. Co ty pieczysz?
Dobra. Lodówka chyba taka sama. Zostaw. Zestaw do gotowania. Co? Ty nie mów, że realny czas to zajmuje. Być coś zeszło. Cześć, co to było? Drzewko fabuły? A, było też w poprzedniej części. Możesz przynieść Henrymu burgera, o którego prosił. Albo porozmawiać z małym Bobą o pracy na farmie. Albo odwiedzić siłownię. Twój wybór. A czy to raczej jest tylko poboczna misja, bo tu nie ma jak pójść dalej. Ale tu widzę, że są dwa wybory i pytanie, czy to będzie miało znaczenie na dalszą grę. Spoko. Ta gra to moja autobiografia, w sensie. Na 100% rób. Czekaj, bo na początek tak, zobacz, jest siła, nie? Zwinność i wytrzymałość. Chyba trzy rzeczy też były w jedynce. Identyczne staty były, tak kojarzę. Ale nie wiem czemu, drzewka nam nie pokazuje rozwoju. Chyba dopiero potem będzie. Pójdziemy tego burgera dać, ale jest piesek. Tu Riley, ostatnio ocalały ze statku Dog Stromo. Wreszcie mogę odpocząć. Co? Rozumiem, że w przestrzeni kosmicznej są niedobory jedzenia. Ale nie jesteśmy teraz w przestrzeni kosmicznej, nie? On chce jeść, ja nie mam jedzenia dla niego. Łóżko polowe. My na tym śpimy? No tak, bo matka zajęła mi kanapę. Dobra. Punch Club 2 to jest. No nowa gra dzisiaj wyszła. Ty, dobra. A więc tak, mamy koty. To działa? Czy też trzeba naprawić? Mój sprzęt do ćwiczenia jest zepsuty. Okej, czy trzeba naprawić? Easter Eggi. Tu jest Van Damme. Tu jakiś chłop. Tu nie wiem. A to co to jest? Tutaj chyba worek powinien wisieć. Bieżnia, ona działa? Nic nie działa. Jest tylko wyro. I to. I to jest napisane, ile to ćwiczy? W sensie, ile to daje? Ty, ale nie ma. Czyli co jest? A, bo to nie są staty nasze, to jest HP, jedzenie i ten. A tu są nasze staty. Czyli jest inaczej, bo w jedynce chyba było u góry. Tak, co to jest? W jedynce chyba u góry były wszystkie. Nie? Ty, ale on zmadował. Trzeba coś zjeść, ja mam jedzenie? Ja pierdzielę, mi żarcia nie mamy. A ja wyćwiczyłem. Dodaj trzeci atak? Nie, na razie olać. To się zdąży zrobić. Dobra, wiesz co? Pójdźmy do Henry'ego, dajmy mu tego burgera. Na pieszo chyba, co? $2 to jest dużo. Cześć, Henry. Masz swojego burgera. Przepraszam, że to tyle trwało. Dzięki, co się stało? Tak jakby mnie aresztowali. Wow! Nic ci nie jest? Nie, właściwie to zaoferowali mi pracę i szansę, by odkryć, co się stało z moim ojcem. Mówiłem ci, dzieciaku. A te pieniądze, które mi dałeś, nie musisz mi ich oddawać. Zrobiłem, co mogłem, resztę w twoich rękach. Mhm. Łapiesz? To gra słów. Bo reszta może znaczyć jednocześnie. Oglądasz za dużo kiczowatych filmów. Dobra. Swoją drogą, może chcesz coś, co?
Co on chce robić ze mną? Co dokładnie? Stary film akcji z lat 80. I to chyba da nam... Pytanie. Brzmi dobrze, pewnie włączaj. Nie da się nic innego. To było super. Tak, nie ma to jak stare dobre filmy akcji, wychowałem się na nich. Przyszedłem tu jeść lody i skopać wam tyłki. Ale lody już mi się skończyły. A potem koksus... Co w tym jest? Co za film niby? Jest taki film? Nie wiem, o czym oni gadają, ale ja też lubię oglądać stare filmy, bo jestem dziadem. No, krwawy sport. Dobry, dobry film. Wow, to był świetny film. A, czyli mamy bonus. Bonus tradycyjnego szacunku. Czyli chyba są dwie drogi. Policja. Albo jakieś te. Chyba. A nie, dobra. Nie, czekaj. Co tu jest? Dzięki TS możesz odblokować talenty z filmu? Co? Talenty sprawiają, że wyglądasz czadowo, gdy walczysz. Czekaj, to są skiny? Znajomość podstaw jest konieczna nawet do prawidłowego robienia pompek. Zwiększa skuteczność pompek? No i pytanie, co się będzie grindowało potem? Raczej pompki się nie robiło aż tyle. Z tego co pamiętam, ale to może też przyspieszyć early, nie? Ty, chyba że wszystko da się wbić. Ale raczej nie. Rada od jednego głównego bohatera do drugiego. Pracuj ciężko i nie daj się rozproszyć. Zwiększa skuteczność w pracy. Tylko patrz, tu jak weźmiemy to jest jedno, a tu jest kilka. Pozwala mieć więcej przedmiotów w ekwipunku, zwiększa prędkość poruszania się po mieście. Kurde, też dobre. Tylko raczej później będziemy jeździć autobusem. Więc to nie jest opłacalne chyba. Możesz dwa kupić? No właśnie. Ja bym chyba wziął te pompki na razie, bo chyba to będziemy robić. Ale to do pracy też się wydaje useful. No praca się wydaje useful, bo na początku się dużo robi, z innych miejsc się nie ma siana, nie? Praca? Dobra. Niewielkie zwycięstwo, ale jednak zwycięstwo. Teraz już wiesz jak robić wrażenie tradycyjnych gości. Świetnie się bawiliśmy, co sąsiedzie? Jeśli chciałbyś jeszcze coś ze mną obejrzeć, pamiętaj, że Apple ma jakieś stare kasety. Mam nadzieję, że nie są mu teraz potrzebne. Czy mógłbyś je przynieść? Okej, zapytam go. Spoko, spoko typ. Taki klasik, no, w takim nowoczesnym świecie. On se ogląda stare filmy z Van Damme'em. To mi się podoba, takie życie. Ja, to jestem ja. Dobra, ale teraz, co to jest? Potrzebuję twoich ciuchów, butów i motocykla. To klasyk, Terminator. Ty, ale poza tym coś jeszcze jest? Chyba nie. Fajne, fajne. No w jedynce też było dużo easter eggów do starych filmów i tu widzę jest podobnie. Więc spoko. Tu jest siłownia, ale my chyba musimy... Na siłowni chodzi, się można bić, to też byłoby dobre, ale my musimy chyba odpocząć. A nie, musimy zjeść. Ty właśnie. Kto dawał free jedzenie w jedynce? Ktoś dawał na pewno free jedzenie. Mike? A to pewnie tu go już nie ma. Co jest? A, od 8 do 22 to jest.
To jest cały czas. To może do domu idźmy. Żarcia nie ma. Może matka da za free jeść, co? Ja pierdziele. Ty, a ta maszynka zadziała? Może ta maszyna zadziała? Czyżby podczas mojej nieobecności spadł średni poziom inteligencji? Bez jedzenia umrę. Biedny piesek. Idźmy do sklepu. Witam, witam. Tak, Defrod, chyba tak. Dzień dobry. O, to nasz młody wojownik. Jak tam twoje starcie z prawem? Chyba dobrze. I mam teraz chipę DC. Popatrzmy, faktycznie, chcesz coś kupić? Prawdę mówiąc, to tak się zastanawiałem. Ostatecznie obroniłem twój sklep. Przysługa za przysługę, oczywiście. Czyli dasz mi zniżkę? Co, jestem tak biedny, że mam nawet pieniędzy na ciało. Żadnych zniżek. Dobrze. Ale znam faceta, który zna faceta. Pewnie da ci pracę. Pizzeria? Zawsze... A, pizzeria. Co? Nie, pizzeria już nie istnieje. Cholerna maś. Praca przy robieniu makaronu. Idź na ulicę przy klubie i powiedz, że przysłał cię Apu. Chcesz coś kupić? Sprzedajesz jedzenie dla zwierząt? Pewnie, ja też je lubię. A, zwierzęta. Możesz kupić w tamtym automacie. Którym? Tu? Weźmy za dolara. Dobra, weźmy. Dwa. Jedno. Kurde, dolar. Dobra. Dużo szczęścia, nie teraz. Dziurę mam w kieszeni. Bez dna. Da się po sklepie chodzić, nie? Tu jest jakiś woź, nie? To ty ukradłeś budyń i muszle toaletowe. Co? Ciekawe, za ile sprzedałby głowę. A tu jest jeszcze ktoś. Ale nie da się na nim kliknąć, a nie instaluj. Dobra. Zapytaj o kasety. Masz jakieś stare kasety? Kasety? Takie czarne, plastikowe. Ludzie kiedyś używali ich do oglądania filmów. A pamiętasz jakiego? Mam je gdzieś zresztą, nie potrzebuję śmieci. Skoro ich nie potrzebujesz, ta? Mógłbym je sobie wziąć? Oczywiście. To będzie kosztować stówę. Co? Właśnie powiedziałeś, że to niepotrzebne śmieci. To były niepotrzebne śmieci, zanim je chciałeś. Teraz są towarem na sprzedaż. Biznesmen. Nieważne, nie potrzebuję ich. I tak zamierzam je wyrzucić. A, nie potrzebujesz ich, ty. Kogo ty oszukujesz? Cena za kasety to stówa, ani centa mniej. Nie, dobra, pieprzyć cię. Głowę to ja mogę okraść, nawet nie zauważy. Żarcie, baton energetyczny, fajny. Ogólnie widzę, że baton to sił zwala, ale dwie dychy. To daje 20 jedzenia. Czekaj, policzmy to. Zestaw do gotowania daje najwięcej. Nie. Cenowo, czekaj. Bo to daje 30. A to daje 45 za 25. A, bo to się w lodówce da tylko, widzisz? A to mogę w kieszeni, kiedy chcę. I to. Ja już tak myślę o metodach abuzowania potem gierki, to widzę, że batoników się nakupuje, na siłkę pójdzie. I rozumiesz, z torbą batonów i będziesz tylko żar i ćwiczył, no. Ale dobra. To na razie kupmy to, bo jest tanie i pożywne. I nie mam siana. Ale gdzieś miałem się zapytać o pracę, tylko gdzie? Ulica przy klubie, tutaj. Ale czy ja mogę pracować będąc głodnym? Chyba tak, to chyba energia była potrzebna. Nie? No właśnie nie wiem. Bo jak teraz coś zjem, a potem się okaże, że... Ty upadł i damy radę.
Czyli ten czas mija od razu, dobra. Już się bałem, że to będzie, wiesz co? Trzeba będzie serio czekać półtorej minuty. To jest era TikToka w dupę. Dobra. Czekaj, co my mamy do wyboru teraz? Albo iść do tej do roboty pójdziemy, co? Na siłownię potem. A, dla pieska jeszcze żarcie, racja, racja. Na robotę trzeba by się przejść, co? Patrz to, nice. Carpenter kiedyś zapłaci za to, co zrobił mojemu kumplowi na Antarktydzie. Ale co się stało? Nic, piesek zadowolony, więc git. Nie wiem, Hardkiss. Dobra, idźmy na robotę. Plants vs. Zombies 2? Kiedyś może będzie. Dobry. Dobry, co możemy dziś dla ciebie ugotować? Prawdę mówiąc, usłyszałem, że mogę tu dostać pracę. Ktoś tak powiedział. Właściciel sklepu spożywczego ma brązowe oczy i kończy się na szyi. A, jesteś znajomym Apu. Czemu nie? Przyda mi się dodatkowa para rąk. Ale jak wyczuję, że coś kombinujesz z tymi Rosjanami albo z Bobo i jego synami, to ty będziesz potrzebował rąk, rozumiesz? Kurde, czy to jest wybór? Ale Bobo ma tylko jednego syna, nie? Co? To coś, co bym mógł zapytać, gdybym w ogóle wiedział, kim jest Bobo. Zabieraj się do pracy. Ty, bo pytanie, czy to będzie wybór tutaj albo tam w robocie. Kurde. Trzeba to przemyśleć. To jest ta praca? Nie. Gdzie ta praca? A, tu. Ty, on ma żarcie. Co to jest? ⁇25, ale daje 30, a tam to daje 45 za 25. Daje wzmocnienie, równowaga mentalna. Aha, czyli wzmocnienia tutaj to nie są sterydy tylko. Tylko też inne rzeczy. Czyli to jest dodatkowa mechanika w tej części chyba. Iść do Bobo, a potem najpierw popracujmy tu chwilę, co? Zobaczymy, ile się tu zarabia na godzinę. Patrzę, czy tu się jeszcze coś da kliknąć. Ale jak idę tu, to chyba się no nie przesuwa kamera. Jest cała plansza. Dobra. Nie mogę do burdelu iść? Dobra, praca. Jeszcze nie czas? Ja pierdzielę. To idziemy do tego. Ty, ale co jak on mnie potem nie zatrudni? Ja pieprzę. Nie no, chyba zatrudni. Tu też nie? Nie no, nie ma napisane od której do której. Chyba, że na siłkę zahaczymy. Umiejętność, żeby szybciej się przemieszczać? No nie wiem właśnie, bo chyba to będzie useful bardziej. A tego się nie da cofnąć. Na razie nie. Dobra, idźmy do Bobo. W nocy u niego to się zaraz pójdzie na siłkę. Ty, on był chyba. A ty to kto? Tato, to jest ten facet, o którym ci mówiłem. W sprawie pracy, ta? Ta. Dobra, masz tę robotę. Pod warunkiem, że umiesz mocno walić w maziowce. A umówmy się, byle idiota to potrafi. A teraz mam ważne sprawy do załatwienia. Co to w dupę za miejsce? Czyli tym się zajmujesz, pomagasz tacie na farmie. No, nie mam wyboru. Brzmisz, jakbyś za tym nie przepadał. Nikt mnie nigdy nie zapytał, czego chcę. A czego chcesz? No, zapytajmy. Ale masuty? Ładne, nie? Od zawsze sądzę, że w życiu musi chodzić o coś więcej niż te brudne miasto, niekończące się wojny gangów, nielegalne aktywności i tak dalej.
tutaj nikt, nawet mój ojciec, nie wierzy w to, że lepsze życie jest możliwe. Ale mam plan. Jeśli zdobędę dość PDC, mogę uciec z tego paskudnego miasta i zostawić wszystko za sobą. Jak zamierzasz to zrobić? Cóż, nie znamy się jeszcze aż tak dobrze, żebym ci mógł to wszystko powiedzieć. Może innym razem. Aha. Co się robi z tą Mazią? Używamy jej w dispense... Co tam było? Co? Czyli to jest to, co jadłem całe życie. Aha. W tych maszynach. Tak jest. I raczej nie narzekałeś. No niby nie. Nie ma za co. Czyli to nie jest nielegalna praca. Skoro używają to do tych maszyn, co ludzie mają w domach. I mają z tego jedzenie. A ten typ... Bo to jest ten typ, co przyjeżdżało się. Do niego na takie te, jak w chłopakach z baraków, no nie mieszkali w takich przyczepach, nie? Chyba to jest ten typ, tylko że on tu jest siwy i stary. Zabiorę się za pracę. Miłego wyciskania Mazi. I tu jest praca. Ty, awans! Nowa ta mechanika, awanse są. Czekaj, ale przejrzyjmy jeszcze przy okazji to moje ładne miejsce, nie? Tu jakieś stroje. Nie ma tu chyba nic. On lata w ogóle, tylko czemu? Czemu gruby lata? Kiedy zacząłem paczkę grać? Z godzinę temu, może mniej. Dobra, praca. Aha, czyli tak wygląda wyciskanie robali. Okej. Tu jest zadowolenie u góry też. No dalej, przestań w nie walić. Czas odpocząć. Ale nie jestem jeszcze zmęczony. To dobrze, ale ja jestem. I mam plany na wieczór. Więc idź już i wróć rano. Do Breaking Bad to jest nawiązanie. Czekaj. Bo tu są jakieś staty na nich, widzisz to? Tylko co to oznacza? Za bardzo nie wiem. Zwariowałeś? Słucham. Wiesz, która jest godzina? Jest pora na sen albo na zbrodnię, ale nie na pracę. Wróć o 8. Odgłosy wyciskania Mazi pobudziły wszystkich w promieniu 5 km. Okej. Okay. No dobra. Czekaj, bo ja chyba jeszcze coś miałem w EQ. A tego się nie da nic z tym zrobić. A, to jest reputacja Gang Bobo. Yakuza. Gdzie była Yakuza? Kiedy my się z Yakuzą spotkaliśmy? Dobra, pójdźmy teraz tam na robotę, zobaczyć jak jest. Ile zarobiliśmy? Mamy 66 dolarów, mieliśmy... Ile dolarów? 2? Nie wiem, mało było. Może tam... Kurde, bo zobacz. To zajmie nic czasu, ale 12. 7 mieliśmy. Wiesz co, podjedźmy na testa, podjedziemy. Ja tu miałem do roboty iść. To długi, zimny kawałek makaronu. Jak każda noc w tym zimnym, pozbawionym nadziei mieście. Mówiłeś coś? Nie do ciebie, dzieciaku. A może jednak z kimś mnie mylisz? Zostaw go, ten były glina lubi sobie popić. Powinniśmy byli być lepsi. Teraz już mówisz do mnie. Mówili, że mamy służyć ludziom i ich chronić. Byłeś policjantem? To był mój zawód. Jestem byłym gliną, byłym detektywem, byłym mordercą. Brzmi super. Co się stało? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, to nie pamiętam. Problemy z pamięcią? Każdy policjant ma partner. Może twój partner będzie coś pamiętał? Nie mam już partnera. Zmarł? Gorzej.
jest teraz hologliną. A? Czyli tamten, co z nami gadał. Kiedyś zostałem aresztowany przez hologlina. Chwalisz się czy żalisz? Ja pierdzielę, nie wiem. Sigma. No, było to dość ekscytujące. Ach, ten młodzieńczy entuzjazm spokojnie przejdzie ci. Chyba, że sam zaczniesz aresztować ludzi. Oczywiście. Spoczko, ale czemu bycie hologramem jest gorszy niż bycie martwym? Hologramy są jak każda inna maszyna. Są albo przydatne, albo niebezpieczne. Jeśli są przydatne, to nie problem. Mówisz o wolnej woli? Powiedziałem tyle, ile chciałem powiedzieć. Zadajesz za dużo pytań. Chyba nie miał ochoty o tym rozmawiać. Może powinienem zapytać o to holosierżanta. Leciony wątek bardzo zgrabnie. Z gracją pan Szklawa, bo to wiadomo, fabuła jest najważniejsza w tej grze. Ale i tak wydaje mi się, że więcej na fabułę kładli w tej części niż w jedynce. Ale dobra, no jest okej. Ty, da się do burdelu wejść. Dobra, tylko zerkniemy. Tu jest Yakuza. Bruce Lee? Gogo Yubari. 17-letnia licealistka. Morderczyni. Aha. Już wiemy, że ona jest morderczyni. Zastępca szefa Yakuzy. Ma 5000 tych... 5000 tego ma. Ona nic. Gadamy z nimi? Ty, w ogóle nie wiem, jak są wyjść. Chyba tu przecież. Tak. Dobra, na razie popracujmy na testa, bo nam czas minie. Ja jestem ciekawy tej pracy. 28, a ile płacili za robale? 29. Tak, będzie. Co jest, będzie. Właśnie dzieje, czyli tu jest dolar mniej. Co to jest to? To Y. A, Y to jest reputacja w danym miejscu. Za awans będzie, okej. Okay. Dzięki, Michu. Siema, Dziarek. Pan Szkal 2, pierwszy raz grany. Dzięki za 4 lata. Pierwszy raz, bo wyszedł chyba 2 czy 3 godziny temu ta gra wyszła. Więc pierwszy raz. Tak, czyli jedzenie kosztuje pracowania. Ale udało się przepracować. Ty, może kupimy jedzenie od niego? Aha, trzeba mieć 50 reputacji, żeby tego kupić jedzenie. I awans jest co każde jakby przelecianą pracę, widzisz? Tu się zbierają te takie kawałeczki. Okej. Ciekawe kiedy, bo ten gadał, że się obrazi na nas, jak się dowie, że pracuje, był tego bo co śluz wyciska. I pytanie, czy jak tam zdobędziemy awans, to sobie zablokujemy pracę tutaj i na odwrót, nie? Może tak w teorii być. Dobra, pogadajmy w takim razie jeszcze tutaj z kim się da. Baba z Kill Billa? Gdzie? Gdzie? Ona? Awans musisz potwierdzić, więc go nie klikasz. A. Ten kawałek żelaza na łańcuchu nazywa się Liux Nyg Czug. Gdzieś może czarną mambę. Ja pierdolę, dwa nawiązania w dwóch tekstach do zwierząt. Nie znoszę kijów z gwoździami. No nie masz. Idźmy stąd. Pogadajmy z nim. Jeśli nie przestaniesz się na mnie gapić, wezmę ochronę. Tak?
Nie przepraszaj mnie, gdy pracę. Nie rozpraszaj. Baw się dobrze, ale spadaj. Tak? Myślę, że coś się stanie. Dobra, idźmy stąd. Tu nic nie ma na razie. Zwierzęta, wróg, salut. Nieważne. Ej, dobra, nie możemy pracować. Chyba zahaczymy o sklep i potem o siłownię. Czekaj, gdzie tu się patrzyło te wątki? Tu? Tak. To możemy sobie zerkać, żeby nie przegapić czegoś, nie? Zapisz się na siłownię, to tu będzie szło. I tu kaseta, czyli jednak to idzie. I pytanie, czy będzie dalej gdzieś szło. W sumie wątek kończy się, jak zdobędziemy 2K i wtedy jest kolejny rozdział, więc na spokojnie. Na spokojnie można to robić. I zobacz tu. Tu coś jest. Tu chyba coś z tym synem jest, tak mi się wydaje. Albo tu. A tu będzie awans, nie wiem. Zobaczymy. Kupisz na... Co kupię? Zjedz coś? No nie mam żarcia i do sklepu idę. Mamy 82 dolary i chyba najbardziej opłacalne będzie kupować to. To jest tylko w lodówce, ale 45 to aż daje, to jest dużo. Bo no nic nie jest porównywalne do tego chyba, nie? Tego szuje 22, ale to jest energol. Nie, to jest energol, nie, to jest kawa. Luj. Dwie kanapki, no ale dwie kanapki to 30, a dadzą łącznie 40, czyli 5 mniej. To się nie opłaca. Nic nie jest porównywalne do tego, tylko że to kosztuje godzinę, żeby to zrobić, ale chyba na tym etapie gry lepiej w to lecieć. Kupmy 3 i do domu. I może... Ty, pytanie, czy idziemy do pracy? Bo zaraz będzie robota dostępna. Odpocznijmy chwilę. Czekaj, my mieliśmy łóżko chyba tutaj. Tak. A staty jakie są? Gówniane. Albo do fulla dobijmy tą energię. Od 8 jest praca. Albo 9, nie pamiętam co on gadał. Więc zjedzmy coś. O, jest nawet narysowane ile będzie po zjedzeniu. To też fajne. Streszczaj się, chciałabym się wyspić. No zamknij mordę. Dobra, synku, staraj się nie hałasować. Czyś dzieciaku, tu sierżant. Co jest? Czemu jeszcze nie poszedłeś na siłownię? Umawialiśmy się przecież. Tak pamiętam, ale jestem trochę zajęty i w ogóle. Żadnych wymówek, iść na siłownię. Dobra, czyli nie mamy wyboru. Ale plus taki, że nie płaciliśmy czasem, żeby tu przyjść. Czyli Fivehead. Dobry, słyszałem, że to dobre miejsce, by popracować nad mięśniami. Dokładnie, synek. Rozejrzyj się. Właśnie wkroczyłeś w przyszłość. Siłownia Silvera pomoże ci przemienić się w młodego Arnolda, jeśli tego zapragniesz. Ta. Ty, to jesteśmy? To jest główny bohater z jedynki? To brzmi trochę jak oszustwo. Daj spokój, to właśnie taka zaawansowana technologia sprawia, że to miasto jest fantastyczne. Siłownia Silvera jest dużo lepsza niż to wysypisko prowadzone przez rosyjską mafię. Widziałeś ich stary sprzęt i roboty bojowe? Żenujące. To brzmi na ciekawe miejsce, muszę je potem odwiedzić. Ale u nas wystarczy nacisnąć przycisk, by stać się maszyną do zabijania, a potem wykorzystać swoją siłę w lidze Silvera. Dobra, dobra. To ja czat. A, masz rację, mi się nazywał ja czat. Widzę, że pamięć, no, pamięć dobra. Jak się korzysta z tej siłowni? Cieszę się, że zapytałeś. Znajdziesz ją tuż za tymi drzwiami. Śmiał, nasz robot wszystko ci pokaże. Powiedz więcej o lidze. Amatorzy z całego miasta walczą o pieniądze i PDC. Okej. Okay. Czyli tak się zdobywa te PDC.
żeby i tam 2000. No. Czyli bardzo podobnie jak w jedynce. Tam też trzeba było chyba być mistrzem, żeby dalej pójść, nie? To co, nowy? Jesteś gotowy powalczyć w lidze? Wygrywanie walk o niczym innym nie marzę. Nie muszę się zastanawiać, wchodzę w to. Podoba mi się twoje nastawienie, synek. Zaraz cię zapiszemy. No jak? Proszę, proszę. Też się zapisujesz na walki ligowe? Czy ten gość ma ze mną jakiś problem? Czemu nie? To fajna sprawa. W takim razie mam nadzieję, że zginiesz okropną śmiercią. Tak, najwyraźniej tak. Sorry, znam się. Mam lepsze rzeczy do roboty niż gadanie z ofiarami losu. Ale pamiętaj, jeśli spotkasz Lorda Hiueya, to ci nakopię, że nigdy tego nie zapomnisz. Kto to był? To Hiuei. 20 lat temu był bandytą, pracował dla Bobo, jednego z lokalnych, czyli Lol ma lat. 40. Ale obecnie ma dość PDC, by kazać się nazywać Lordem. Może Lordem kiepskich manier i dziwnych słów. Tak czy inaczej, skopię jego lordowski tyłek. Jeśli chcesz rzucić wyzwanie Hiueyowi, potrzebujemy więcej PDC. Ale udział w walkach ligowych możesz rozpocząć już teraz. Akurat dziś odbędzie się walka i wciąż brakuje nam jednego zawodnika. To przeznaczenie. Masz szczęście. Dobra. Tak, czyli to jest jaczat z poprzedniej części. Tu nie wiem co jest. Nic więcej nie ma w tym miejscu. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.